Siemanko wszystkim, troszeczkę zmodyfikowałem mikrofon, więc powinienem je chyba głośniej teraz słychać, ale zobaczymy. Przekonamy się jeszcze. Coś to od razu piszcie w komentarzach. Czy nie zacinam filmu? Czy wszystko jest w porządku po prostu? Mikrofonie. Będziemy kontynuować zabawę. Bo tylko jeszcze wejdę, żebym komentarze widział chociaż. Więc tak. Mój kanał wideo na żywo. Super, oglądam sam siebie, nie będę jak coś non stop patrzył w komentarze. Bardziej będę przejmował się grą. Co tylko odpalę. Świetlonko. Będzie można śmigać. Trzeba się elegancko ułożyć. O, jeszcze sobie dolejemy troszeczkę olejku do faja. A teraz pora na zimową Ukrainkę. Jak to sobie stary niedźwiedź śpi? Ciekawe, czy uda go się obudzić. Zauważyłem ogólnie, że przy streamingu ustawienia procesorowe do 1080p przynajmniej na AMD-ku 3700X wcale nie sprawuje się tak dobrze. Oceniają, że to jest procesor bestia i w ogóle, ale jakoś tak szczerze oczekiwałbym więcej. Znacznie więcej. Naprawdę chyba jedynym największym wyjściem jest do ładnego streamowania to jest capture card. Ale tam troszeczkę kosztuje. No dobra. Czy wszystko działa? Myślę, że dzisiaj zakończymy lodową krainkę. Krainkę. Żeby ktoś nie usłyszał. Źle. Nie jestem pewien też, jak dobrze mnie słychać, ale mam nadzieję, że jest świetnie i że gierka nie jest za głośna. Oczywiście nie będę starał się jakoś nie wiadomo jak dużo gadać, bo jednak giera jest zbyt spoko. Żeby tu pierdzielić kłopoty. I otwiera nam się przejście. Szczerze mówiąc, chyba nie lubię rozmycia w grach. Niczego nie wyłączyć. Ciekawe, czy uda mi się... Nie? Tak, nie? Trzeba coś innego wymyślać. O! Dobry panu. Nanuś! Dobrze cię widzieć, zmarznięte duszki.
jeszcze z muru spanujący tutaj w Ostoi Baura. Wszystko jest takie kruche. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się rozbić mapę na kawałki? Mnie też nie. Dopóki wczoraj jednej nie opuściłem, odłamki były ostre jak szkło. Zechcesz nabyć mapę tych skutych lotem terenów? Jasne. Dziękuję pięknie. Dawaj kolego tą mapkę. Co my tu mamy ciekawego? Musi być to jakieś takie... wielkie... na szczyt. A to tu w ogóle skrótem tak jakby można byłoby się dostać. A, okej, ale ja tutaj rozpaliłem ognicho i teraz mam zrobić najpierw tą część, a pewnie później dopiero tędy przejść, lub tędy ewentualnie. O! No tak, to jest kamyczek na samym początku, ale jeszcze nie wiem jak to rozkminić. Więc tak, lecimy albo górą, która ma od razu do sekretu lecimy, albo z dołem pozbieramy coś, co tutaj jeszcze jest. Chybaż będzie zamknięte. Może jednak najpierw do góry spróbujemy. A, ale nie, jednak nie, bo coś mi przeszkadza tam, że... Który? Wmuchamy na nisko i trzeba będzie je wystrzelić. Trafić. Może nawet dwa razy trzeba będzie to zrobić. Możliwe, że zrobić to dwa razy? To, tutaj mamy te ognisko, które trzeba rozpalić. Wątpię, że... Czy kto wie? Który przydałby się dostać, ale widać, że nie mam... Nie mogę tego jeszcze... pozwolić albo otworzyć. Oto musimy rozpalić. Dobra. Jak to rozpalimy? Będzie można się dostać pewnie na górę. Dobra, trzeba pomyśleć. Nie tak! Jednak sięgnęło, a martwiłem się, że nie sięgnie. Okej. Czyli to będzie raczej na później z tym podmuchem wiatru. Teraz trzeba wrócić jeszcze tam. A nic. Ale tu już nam się ogrzało troszeczkę. Nie, to trzeba będzie inaczej. No! To jest taki triki. Troszeczkę nie chcę się z tym teraz gimnastykować, to tylko jeden malutki sekrecik, który na pewno... A! Tutaj jest. Oj, nie złapałem. Oj! Oj! Oj, au!
jest języczek jakiś. Sprawdzić zresztą samemu to wideo, czy nie. Jeżeli ty nie, to odpalę jeszcze raz. Zobaczymy na fonie. Mam teraz lapkę, żeby po prostu cały czas to nadzorować. Widzę, że na telefonie. A nie ścina go nawet. Już kurde, bo nie mógł uwierzyć, że ścina. Zaraz jeszcze zapytam ciomka, może odpalić i zobaczyć, czy nie tnie. Jo, Macieju. Ja, czy mi się wydawało, czy miałem dźwięk rozładowanych słuchawek? Nie, no nie był dźwięk rozładowanych słuchawek. Zaraz wszystko będziemy wiedzieli. Au! No!
odrodzi się ten piasek, czy długo mam czekać? Kupi piasek. Okej. No już jest to, że tym bardziej się staram. Tym gorzej mi chodzi. Krzepa. Otrzymano nowy kamień. Zadawaj dodatkowe obrażenia przy ponad połowie zdrowia. O! Całkiem przyjemne. Czy ja to tam tak dbam o zdrowie jak, nie, jak w życiu? Wiedziałem, że coś jest ukryte. Czułem to po kościach. Cześć to ku. Oho. O, jed. Wydaje się nie ciąć. Okej, to poczekaj na jakąś akcję, Macieju. Aż będzie. Dobra, pewnie zaraz jakiś dynamiczniejszy moment czy coś w tym stylu, bo teraz było w miarę lightowo. To mi zaraz powiesz. Widzisz, tu można powiedzieć, że wygląda moje estetycznie, gdy patrzysz się z bezpiecznej odległości. Brzask zaczęła polować na tych wyżynach, gdy nastał zimny wiatr. Sam jestem wędrowcem, lecz nie sądzę, żeby ta ciekawość przeprowadziła tego ptaka na to stoję. Może to zamarznięte pustkowie jest po prostu przyjemniejszym miejscem niż to, z którego przybyła. Pewnie ta. Ona mieszka w tak ciemnej dupie, że... Mamy jakąś dodatkową... O, walka ma to. Świetnie dynamicznie. Ja nawet, szczerze mówiąc, trochę ją... To? A tarczę! Cwaniaczek. Ale tutaj się healno od razu. Zdałem, że ci zaraz pokupiłem się w jakiś jakieś durne krzaciory. Okidoki. To chyba będzie bardzo hardkorowe. Zobaczymy, bo nie jestem pewien, gdzie do końca się znajduje. W tym miejscu aż dopiero. Trzeba będzie tak wyrzucić ognik, żeby trafiło płomieniem w to miejsce. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze, jak to zrobię, ale na pewno będzie wymagało to sporo umiejętności. Nie w tą stronę. Nawet jeśli jest jakieś minimalne cięcie, to chyba została mi ostatnia rzecz, którą mogę ustawić. Zminimalizuję na chwilkę. Profil na
Ile mam zgubionych klatek? 3,8%. Jezu, to jest za dużo. To faktycznie na 100%. Przecież 0 latyńscy. Ja nie wiem czasami już dlaczego to tak. Działać normalnie, sprawnie. To działało sprawnie, czemu on... Przed chwilą to sobie puszczałem, siedziałem przez godzinę. Sprawdzałem czy działa. Wszystko działało, a teraz nagle... Ewentualnie mogę mieć netem, bo widzę, że skacze mi. Właśnie na sekundę. Więc bitrate skacze. No jak bum cyk cyk, jest coś nie tak z wysyłaniem. Powinno być 9000 S5. Więc to już może nie być problem z mojego peceta. Tylko coś z uploadem. Akurat kiedy streamu. Cóż, następnym... Najwidoczniej następnym razem będę po prostu streamował w 720. Mój sprzęt chyba nie jest jeszcze aż tak bogaty, że mógł sobie pozwolić na lepszą jakość. Po prostu. I... Tak, będzie trochę gorsza jakość. Jednak tak wiele nie trzeba. Myślałem, że trzeba być jakoś szaleńczo wariować pomiędzy. To jednak będzie easy peasy. No. Ale dobra. Szybko się zrespił, szczerze mówiąc. Czy ja się wywaliłem? Nie, nie wywaliłem się. Nie sięgnąłem, okej. Okej, wszystko będzie dobrze. Wszystko zrobię z gracją. Elo. Płonie jak ta lala. Zjadaj mnie. Okej, to ciekawa skoba, mogę wejść w małą interakcję z tą wodą. Co on zrobi? Aha! Ale mam już 4. Więc zamiotwórz się. Ogromna.
oglądam tylko ja. Trudno. Sekret. Został kamień. Został to kamień? Dobra, już widzę, gdzie jest kamień. Niech nie. O, utopiłem go. Woda jeszcze gdzieś płynie? Czy jeszcze coś mogę z nią zrobić? Chyba nie. Co tu się od Janie Pawli teraz? O! Nowa umiejętność. No to fajnie. Przyjrzymy od razu, czy coś jeszcze gdzieś. Dobra. Przypuszczam, że to będzie jakieś rozpuszczanie lodu. Ori jest tak słodziutki i tak cieplutki, że jak widzę, widzi lód i jak lód go widzi, to nie rozpuszcza mnie. Świetlny pocisk, zdobyłeś nową umiejętność. Przytrzymaj LT, by przypisać. Dobra, bo to już wiemy od przypisania. Co ty pocisku robisz? Uch. Czyli odbicie albo na doładą się tylko zbić się wyżej. No fajno. Chata tu leje, pogłoska zbadana. Tutaj coś jest. Gdzieś. Aha! Okej, okay, sprawdźmy. To w tej chacie. Nasiono. Tylko tyle? Wszystko? Spadamy stąd. Spróbujemy się dostać do tamtej rudy. Thank you.
No, no wprost, dawaj. Dziękuję za rudę. Ciekawe, czy będę mógł teraz obrzucać ogniem tego niedźwiedzia. Będę mógł się tutaj dostać. A tu jest jeszcze kamyczek. A dobra, tu jeszcze nie przeszedłem. To jeszcze calutko droga przede mną. Więc ja proponuję, żeby na chwilkę wrócić się do niedźwiadka, bo wcale nie mamy takiej dalekiej drogi. Żeby do niego się dostać, tu już chyba mam wyczyszczone, skoro nic nie widzę, bo mam kupione. Właśnie możliwe, że już nic nie ma, ale niekoniecznie. Jeszcze zobaczymy na później. A na razie... Ta! Lecimy tam. No, bardzo mi się podoba, że w końcu mogę rozpuścić głupi lód. Jeszcze powiedzieć? Nie. Brr. Ale teleporcik myślę, że możemy sobie zaznaczyć. Jemy sobie po prostu tak. Stary niedźwiedź ma swój drzwi. Au! No nie, wraz mnie złapał. I już wracamy do swojej wyznaczonej ścieżki. Nawet będziemy mogli pójść w skróty. No, spodem będzie można pójść w razie. Więcej HP-ka mogłoby mi wpadać.
bym coś pominął. Tu na pewno nie. Ojojoj. Trzeba się healnąć. Źle wróży. Ciekawi co jest tutaj na dole. Jestem. A tam to może być z drugiej strony. Dzień dobry panu. Co to za zapach? Czy to pikantna zupa z bagiennych małży? Och, po stokroć dziękuję, jestem uratowany. Taka wspaniała zupa. Smacznego. Żadny kapelusz znalazłem nowy przedmiot z transmisją, daje dużo cienia. Co z rąk do rąk wykonana. Świeci czy nie? Tylko otworzyłem skrót, więc w tamtą stronę się nie wracam. Posyczę. Toczek. A nie, jednak nie. Najpierw zejdziemy tutaj. Patrz, trafił. Ciekawe. Okej. To mnie zaskoczyło, bo chyba pierwszy raz jest coś, że mam tego typu interakcje do wykonania. Coś mnie zabija wtedy. Fragment ogniwa zrobię. Easy. Tam wyżej czegoś nie będzie? Czy to jest takie wysokie? Jak nie będzie, jak jest? Wait, what? Można wiedzieć, co mnie tak zabiło? Nie miałem full HP przypadkiem? Dogodziłem tego. Tam
już chyba wyżej nic nie będzie. Full HP mi to zdjęło. No nie, nie mówcie mi, że jeszcze raz muszę to zdobyć. Bo nie muszę. O, coś się zacięło? Albo mi właśnie bateria pada. Bateria mi pada w padzie. Pad mi właśnie zwariował. Albo gra. Bateria wpadzie. Jej! W końcu musiało to nadejść. Za moment się zmienimy. Podłączymy od razu. Gdzie są moje baterie? Dziwne, że jeszcze nie zginąłem. Normalnie prawdopodobnie pomyślił się 20 razy. Szczerze mówiąc, nawet dobrze, że stąd zaczynam. Ale... Przestań! Szybciej się składa. Okej, coś zapłonęło. Ale czy to wszystko? Nie wiem, czy to dało się w ogóle ominąć. Ale jedna ważna rzecz. Lepiej się healnę, bo jakoś mało tego zdrowia. Przydaje się ta umiejętność.
pryzmat, otrzymano nowy kamień. Podziel świetlny pocisk na 3. Przyda. A mam, muszę się tutaj wrócić. Nie, bo to jest misja z rąk do rąk. Komu ten kapelusz? Znajdź kogoś, kto by chciał dostać kapelusz. Niech ktoś w wiosce będzie chciał. No nic, jedziemy dalej. Się nim trzeba zająć. Dostał z pałki. I otworzyło się przejście. Coś jest? Ci wydaje? Moja wyobraźnia. Muszę obserwować mapkę, czy gdzieś zaraz się jakiś sekrecik nie trafi. Ouch. Coś krzepy nie masz. O! Tutaj trzeba być mieć kilka timingu, bym powiedział. Już wiem, że zaraz będzie jakaś walka. Oho! Gubi wrzask. Oj,
walimy dzidę. Szybko, szybko! Nie! O, aż mi przywiesza gra? Serio? To aż takie efekty są? Ale szczerze, aż... Cóż, oczy troszkę mu ciężko groży. Dałeś się obudzić pamięć lasu. Raz z nią i mnie. A myślałem, że by się nie udało. Nawrego Mufta. Rzask pewnie jest samotny. Też się urodził. No właśnie, rosła w siłę, gdy świat zmienił się w zgliszcza. Ale coś mi padł dziwnie mryga. Nie mówcie, że te baterie też padają. To się rozładowało od samego leżenia. Po prostu straciłem połączenie. Bo nawet... A w takim momencie przerwać to trzeba być... No hej, no! Transmitter nawet jest dziwnie gorący. No nic, spróbujmy się skończyć. Padł, skan.
ze Shinar. Kora Shek. Wasatan. Dwarana. Ashnate Skila. Shen Tanwardu. Dzień mu chwalę oku o wielkim obrońcy, bo czuć więcej niż tylko opiekierom mokich oraz bagiennych. Był życiem płynącym z ukorzeni, mądrością kierującą wodami. Był niczym ojciec dla mokich, zostanie zapomniany. Śniła mi się Mora, tkaczka mroku. Zbyt długo żyła w niekończącej się nocy. Teraz wita nowy dzień, a jej dzieci zobaczyły, jak ich pajęcznymi kluczące poranną rosą. Śniłem o kamienno-skrzydłym wrzasku. Zima zepsucia była długa i mroźna, lecz spokój ciepła pozwoliło im przetrwać. Czy istota, która nigdy nie zaznała światła, może całkiem uciec od ciemności? Być może, ale spróbuję pociągnąć nad sobą wzrok. No i tu już powtarza. Myślę, że w takim razie, skoro ta część arku została zakończona, chyba będę mógł powoli tutaj kończyć. Tak mi się wydaje. Muszę koniecznie znaleźć, jak ten kamień otworzyć. Gdzieś coś tutaj musiałem zgubić, pewnie jakaś jest coś do pociągnięcia. Znaczy jakaś do pociągnięcia jest dźwignia. Dźwignia taka z mechanizmem. O! I w końcu będę mógł zdobyć ten kamień. Już wiem jak. A tu zostało mi 99%, więc pewnie ten kamień mi zaliczy. Chyba. Tu też 98%, więc pewnie ten kamień mi zaliczy. 58%. Gdzieś zgubiłem. A nie. Wyścigi. Wyścigi, no tak. Jeszcze gdzieś lubię robić. Ale w tym wypadku myślę, że możemy śmiało wrócić do bazy. Dziadka, żegnaj mnie, dziadku. Zapytajmy najpierw, czy mamy już wystarczająco kamieni. 5. Potrzebuję 8. Jeszcze 3 kamienie gdzieś mam zgubione. Co do ulepszania umiejętności, to prawdopodobnie nie, 2000 mam. To całkiem przyzwoicie. Może mi będzie na coś... Au! Będzie mnie na coś stać u tego pana. Tak szczerze... A nie. U niego mnie nie interesuje nic. Bo to tylko takie urozmaicenia. Zobaczmy ewentualnie jak mapka u tego pana. Kupię ostatnią mapkę. Kupię już wcześniej wszystkich. A no tak, ja już wszystkie schorałem od niego. Chciałbym mieć lepszą pamięć. To tylko podkoczymy szybciutko wioskę i będziemy kończyć, myślę. Zbieramy tylko takie rzeczy jak... Czy mi się właśnie zbugowała giera? Ja właśnie nie pływam, tylko skaczę? Jak to moja wyobraźnia? Tak! Nie pływam. No.
że już nie mam do tego stanu wrócić. Zaniesiemy nasionka. Nasionka były w stronę... Tam dalej jeszcze. Przepychać chyba do opóźnienia tu rzeczy, tak. To trzeba płaciki zbierać. Które się przydadzą. Cześć, stary grzybie. Czym rozpoczęła się moja chata? Wyobraź sobie, jak wyglądała, zanim lud spowił chwila. Czy to nasiono? Nasiono wyskakiwajki. Zostawiono samo w tym samym rożnym opustoszałem miejscu, a jednak zdołało przeżyć. Czy to nie wspaniałe, jak silne i oparte może być takie małe nasionko? Jasne, zasadźmy wyskakiwajkę. Ostatnie nasienie. Zaczynajmy! Teraz mam nasionko wyskakiwało. Są nieco żarty, ale rzadko jedzą. Widziałem to tylko raz. Musimy do wypuszczenia ogrodu, ale tamto był mały i odosobniony. Poza mną nie musiał cieszyć jego pięknem. Teraz plany skrywają nowy ogród dostępny dla wszystkich, a ja w końcu czuję, że znalazłem dom. Dziękuję, Lu. Wszystko, elo. A ta wyskakiwajka prawdopodobnie prowadzi mnie teraz do sekretu. Wyskakiwajka. A może nie. Może jednak się myliłem, czy prowadzi do sekretu. Do tego pana mnie doprowadzi. Czy nie, to jest zbudowanie domu, to muszę skończyć ten. Latni. Oddaj żołędzie Mokiemu. A któremu Mokiemu? Czy żołędzie? W tej ciemnej jaskini. Bo nie pamiętam, który to był Moki. Jest tak wiele. Teraz sprawdzimy, czy ktoś nie chce czapki. To jeszcze coś było. Chcesz czapki? Czapki. Tam nic nie ma na górze, ale na dole tutaj za to coś jest. Aż po ryjku. Katalizator otrzymał nowotkami przekształca, obrażenia zadawane podczas walki wręcz w energię. Przekształcaj. No no. Tutaj teraz nam się troszeczkę rozświetliło. I... jakby stąd byłem skrót do miejsca, ale nie potrzebuję już tam iść. Stąd zdobyłem kamień. Znajdźmy jeszcze Mokiego, dla którego powinienem oddać żołądź. Pytajmy ich wszystkich po kolei najlepiej. Może to ten, który jest pod wodą właśnie.
naprawdę nie pamiętam, który to z nich był. Ich tak dużo. Spotkałem pająka, nie był taki straszny. Nie wiem, dlaczego się kopałem. Masz mój żołądź, Jezus Maria, był tutaj przy jaskini. Okejka. Przez kupisko blasku. Dobra, będziemy teraz już kończyć. To jest ostatnia osoba, z którą porozmawiam. Tutaj stoi. Zobaczmy kamienie, czy ma, coś się zmieniło, się nie zmieniło. Więc ulepszmy tylko po prostu to, co mi się spodoba. To, co mi się podoba, co on ma, to cierń. Katalizator tylko tak dla hecy ulepszymy. Krzepa. Dwa razy ulepszymy, może się to przyda. Myślę, że tyle z tego wystarczy. Tak naprawdę nic więcej nie potrzebuję, ewentualnie tylko kliknę save. Gdzie można klikać zakończenie tej zabawy. Więc myślę, że... trzeba będzie się zawijać i pograć może w lolka. Z kolegi niż... a jutro na pewno puszczę jeszcze raz. Na pewno jeszcze raz puszczę streamka jutro ponownie. Zobaczymy, co tak właściwie dalej trzeba będzie zrobić, bo tam już niewiele co stało. Następnie będzie piaszczysta kraina. Ale... więc tak, koniec na dziś i pewnie do zobaczenia jutro, elo.